Jezioro Rumiańskie, położone w gminie Rybno na biegu rzeki Wel, około 6 km na południowy zachód od Dąbrówna, ma koncentrować życie turystyczne. Inwestycyjnie zostało przygotowane, teraz czas na reklamę. Taki był cel tej całej inwestycji, jednocześnie rozbudzenie turystyczne tego obiektu, żeby pokazać światu, jak mamy wspaniałe dobro naturalne w postaci jeziora Rumian, które ma ponad 300 hektarów, są głębiny po 14 i więcej metrów, świetna ryba, świetne miejsca kąpieliskowe. Nie musimy wyjeżdżać do ciepłych krajów, żeby fajnie spędzić czas. Myk promocyjny jest widoczny gołym okiem. Morsi wiedzą, gdzie dać nura. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa chce pomóc rozwinąć się miejscom z potencjałem. To są 3 hektary, któreśmy przekazali. One są trochę warte, ale to była taka potrzeba społeczna i mam nadzieję, że to będzie hulało, jeżeli chodzi o turystykę, bardzo mocno. I wiemy, że te środki, któreśmy przekazali, one będą i są już w zasadzie celowo i właściwie użyte. Powstał wspaniały obiekt, który został sfinansowany w 85% z budżetu unijnego, dzięki pomocy pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, ale również KOWR przyczynił się do tego, że ten obiekt powstał, dlatego że przekazał grunty z ośrodka wsparcia na rzecz gminy, żeby ten obiekt mógł tutaj być usadowiony. Walory krajobrazowe, przyrodnicze, użytkowe są teraz w 100% kompletne. Takie miejsca aż proszą się o wizytę i o sportową wyobraźnię. Wspaniałe kąpielisko, wieża widokowa, no i oczywiście taka infrastruktura, która będzie sprzyjała wypoczynkowi, rekreacji, pływaniu, ale również i żeglowaniu, czy kajakowe możliwości szlakowe tutaj będą z pewnością rozwijane. Rybno czeka na inwestorów z otwartymi rękami. W pełni przygotowana baza turystyczna nie może nie gościć turystów. W końcu to z myślą o nich i o lokalnej społeczności powstają takie rekreacyjne inicjatywy.